Dobra, taki mam składzik na razie. Puteja w składzie, jest Carvajal. Dobry składzik, ciśniemy. Mam bilans 2 do 0, także trzeba go przy okazji ustawić. I uwaga, skład rywala, no powiem wam, no tak jakby gościu zaczął grać na początku, przestał grać na miesiąc i znowu wrócił do gry. Tak wygląda ten składzik. I Amuri delikatnie lobikiem i to nie wypaliło, kurde. I zobaczmy, oj, ale gościu się wychrzanił i Puteas, pięknie. Thierry Henry. Proszę państwa, 2 do 0. Wygrywamy pierwsze spotkanie, czy to jest Rage Quit, czy jakieś zmiany, zaraz zobaczymy. Rage Quit, ostatecznie mamy Rage Quit, także bilans 3 do 0, cudownie. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, możecie płacić przelewem, blikiem bądź paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu rabatowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie coinsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Dobra, my zobaczmy składzik naszego kolejnego rywala w walce Food Champions. Mamy bilans 3 do 0, to jest meczek o czwartego wina i naprawdę sporo kart ikon. Gościu ma 5 kart ikon. No to jest duża ilość, nie? I Stoiczkow raczej to wykorzysta, no na pustą. A nie trafił, co jest? Rodrigo, prosta piła. I solo! Pięknie. Oj, dobra piłka, ale Ederson. No taka, no dobra, jednak nie była aż tak dobra. Dobra, wychodzimy Edersonem, jazda. Jestem idiotą jednym. To miała być taka piła na Baśkę ładna. Baśka, dobra wrzuta na Salaha. I co tu się stało? I Rodrigo, i gol. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co tu się stało, nie? I gol, nie ma. To co za różnica. I patrzcie na to. I Baśka, nie? To jest mocne, to jest za mocne, nie? Ta Baśka to jest goat. Oj, Salah, 4-1, mamy raczej wina. Bilans 4 do 0, także ciśniemy. Dobra, złota paczka Hero, złota paczka premium znaczy, kurde, i myślałem, bardzo podobny ten rozbłysk jest kart właśnie non-rare do ikon. 2x80+, a w tej paczce USA, SP, czyli raczej nic ciekawego. Dobra, 2x8, 1+. Co będzie tutaj? Hiszpania znowu, PS może... Asensjon wrócił, nasz ulubiony Foderek w zeszłym roku wrócił. 2x8, 2+ i robimy Hero. Zobaczmy, co tutaj wleci. Argentyna, SN, może Dybala, może Messi, może Di Maria. Dobra, i przepalamy taki oto składzik na paczkę z bohaterem. Pięknie. Wygrało normalnie. Widzowie na Twitchu zadecydowali. Otwieramy paczkę z Hero normalnie, także zobaczmy walkout Ginoli, czy w końcu oddać coś z Hero. Zobaczmy, bez przedłużania, niech paczka poleci i zobaczmy. Uwaga, mamy... Okej, jest Park Ji-sung. To jest całkiem niezły traf, znaczy nie jest najgorszy, chyba jeden z lepszych w sumie, jakie trafiłem. Tylko pytanie, czy ja nim będę grał? Wydaje mi się, że nie, ale na pewno będzie z ławki wchodził. Na pewno będzie z ławki wchodził. Bo myślę, że z ławki on może być akurat koksem, nie? Minus tej karty na pewno jest taki, że on nie ma centralnej pozycji alternatywnej, nie? Mogli mu dać jakieś SP. Jakby miał SP, łatwiej byłoby go zgrać. No i dobra, no nie, to jest zdecydowanie mój najdroższy hero. To jest zdecydowanie mój najdroższy hero, także W. Ale poprzeczka nie była ustanowiona wysoko. Dobra, zobaczmy składzik rywala. Tor, o kurde, Torres i dwie karty pot na skrzydłach. No dobra. I oj, Rodrigo, nie no, to jest taka akcja, no musi być gol, nie? Amuri, nice, 2-0. Mniej więcej taką cenę, jak kosztuje na rynku, nie? I to jest z informami, i to jest właśnie z potmami. Więc wydaje mi się, że... O, i brawo, 3-0. No Mbappe może być drogi, nie? 4-0, pięknie. I mamy wina raczej. Dobra, składzik rywala. Kurde, no co jest, czemu każdy ma te potmy? Przyglądaliśmy z gościem, co miał potma Sona i Salaha, o co chodzi? Oj, nie chciałem się 4 razy przełączyć. Nie, no nie, gol na wślizgu. Kurr! I Salah, no, Finesko nie wejdzie, to zewniakiem wejdzie. No i patrzcie, ej, nie działają. Dobra, może działają, a może się nie załączają. O co chodzi? O, i gościu myślał, że będę podawał tam.
A ja tam nie podałem. O, jeszcze Virgil został podcięty przez... przez Alissona. Pięknie. Niż Prime Wawrzyniaka. O, o to chodzi. 4-1. Pięknie. Dobra. Mamy winka. 6-0. Vidić, Marquinhos, Makalele. Alo, Vairan, Vini. Fajny składzik. O kurde. On wrócił. He's back! Alo, Vairan! Dobrze. Niedobrze. Dobrze, niedobrze. Kurde, no. 4 razy trzeba tą piłkę wybić, nie? Ederson, proszę cię, ty nie jesteś Ramosem, stary. Ty nie jesteś Ramosem. Kurde, no. Ale mecz się trafił. Właśnie za takie mecze. Kocham tą grę. EAFC 24. Moja ulubiona gra. A ten meczek powinien być meczem reprezentatywnym. To powinien być highlight tej gry, nie? Nie no, patrzcie, to jest tylko do przodu sprint, nie? To jest tylko do przodu sprint, przecież on nie robi nic specjalnego, nie? No nie, no... No ej, nie, jak mi nie powiecie, że ten mecz jest sprzedany, to ja mam pytań, co się dzieje tutaj? Co się stało z Edersonem? Czemu on z Courtois przeszedł na jakiegoś Kariusa, z finału? Jest, dobra, 4-1, wracamy. Gdzie lecisz? Dobrze, wracamy. 4-2, mówię, wrócimy do tego meczu. Wrócimy jeszcze, to nie koniec. I Baśka. Ale ktoś weźmie tą piłkę? Super. Przez dwa składy przeleciała piłka. Ojoj, ty, ja nie widziałem tego Winiego, co jest? Kurde, no nie, no to już trudna sytuacja. Przepraszam, ale za co? Przecież ładnie poszło. Dobra, kontra poszła, byku, nie ma co przepraszać. Dobrze, jeszcze się przesunął. Dobra, zmiany. Albo nie, wiem. Son za Rodrigo i Erling Haaland. Nie no, Baśka plus Haaland. Jak to się nie skończy minimum dwoma golami, to ja nie wiem, co się może skończyć dwoma golami, nie? Aj, gol, koniec. Aja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 jj No niestety. Ale były dziwne gole w tym meczu i tego zapominać też nie można. Gościu 4 gole strzelił 27 minut, nie? A, i tu piękna obrona Edersona, nie? No cóż, to troszeczkę tutaj Ederson też zawiódł, nie? No trudno, przegrywamy, lecimy dalej. I uwaga, Mike Maignan, Vidić, proszę bardzo, zrobiony Keane, Odegaard, Rice, fajny skład. Taki mocny Premier League. I Putejas, ładnie, brawo. Pff, ja pierdziel, jakie gówno, nie? Ja nie wiem właśnie. Niby dziurki spoko są, ale... To jest tak losowa sprawa, nie? To nie ma tak, że ty podasz w tym momencie i będzie dziurka zawsze. To albo będzie dziurka, albo nie. To jest kurde chore, nie? Ja nie lubię takiej losowości w tej grze. To mnie przeraża nawet. I Salah. Ładnie, 3-0. Czyli co, jaki bilans mamy? 7-1? Dobra, i mamy pika z informem. Oczywiście szansa na Kyliana Mbappe jest. Co prawda pewnie minimalna, ale jest. Zobaczmy, ify się zawsze przydadzą, więc i tak warto to zrobić. Co takiego tutaj wleci? Kwaracz Kejla 87. Nice, ale piękny fodder. Ile taki kwara kosztuje? Kwara IF kosztuje 60 koła. Zobaczmy, mamy jeszcze złotą paczkę piłkarską. Bez gwarancji overalla. Ale tu jest dużo złotych kart, także będzie na rozbudowę. Albo może 8-4 karta. Z takiej paki? Super. Dobra, a my zobaczmy. Złota paczka piłkarska Prime 82+. Coś specjalnego chyba leci. Leci inform. Tak jest i to chyba w podwójnie. Co to jest? To jest inform chyba, tak? Nie, no if, no to w. Kuchen. I uwaga. Fajny składzik. Grealish, Madison, Bruno. Całkiem ofensywna jednak pomoc. Jeden taki, kto ogarnia tą defensywę, chociażby w najmniejszym stopniu, jest Lukitka. I ładnie, Rodrigo, ale gość na tej dupce pojechał przed strzałem. Brawo, brawo. Nice. Dobra, Darwin, czekajcie. No nie, ja myślałem, że on strzeli to. O, czy to był spalony? Nie było spalonego, Thierry Henry, pięknie. Dobra, Baśki jeszcze nie uruchomiłem w tym sezonie. Znaczy w tym meczu i dobrze. Pięknie uruchomiona i 4-2. Z faulem, ale to był gol prawie. Na Discordzie. O, i mamy Rage Quit. Dobra, zobaczmy. 2x8, 3+. A dla Adzia paczka, zobaczmy. Z dedykacją dla Adzia. Co tutaj będzie? O kurde, Dzeko. Ale to jest chyba 8-4 karta, nie?
8-3, aha, no to cudownie. Dobra, skład rywala. Eric Cantona! Kupione, dobra, czyli gościu testuje sobie Erika Cantona w tym tygodniu. Eric Cantona, z tego co się orientuje, 1,5 miliona kosztuje, także całkiem sporo. No zobaczymy, pierwszy raz gram przeciwko Cantonie i w ogóle pierwszy raz Cantonę w grze widzę. W meczu oczywiście, bo kartę jego widziałem, ale w meczu pierwszy raz, także jestem bardzo ciekawy tej karty. Ma gościu potężny napad, aż dziwne, że nie ma Baśki, nie? Bo przy takich kartach dwóch, jak Haaland i Cantona, to aż się prosi o kogoś, kto ma wrzutę. Czyli mi się wydawało. Oj, Jamalito. Oj, to nie będzie łatwe spotkanie. Wariacik jest mocny, nie? Najlepszy dzisiaj, zdecydowanie. Ziomek ma takiego skilla. Tylko niech nie pajacuje, niech nie robi greedy, będę go już w 100% szanował. Jak zrobi greedy, przy takiej przewadze, to będzie zwykłym szczurasem, który ma skilla. Opuść mecz, bądź fair, nie przedłużaj. Nie. Ja, wiesz, jeżeli nie będę grał z lepszymi, to się niczego nie nauczę, nie? I nie będę lepszy, będę ciągle stał w miejscu. Jak sobie zagram jeden taki meczyk, nawet jak dostanę po dupie, może się czegoś nauczę. I prawie gol. Grałem nim i nie jest zły, ale... Gol, ładnie. Dobrze, Henry, czasami proste środki. Dobrze, 3-1. I... Okej, 3-2. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, dlatego nie będę do tego wracał. Ciśniemy, może się uda nadrobić. Ale go skasowałem! Zobaczmy. Ale żółta kartka tylko. Nie, rzuciłem się! Ej, czerwoną mam, przecież żółtą dostał Thiago Silva, co jest? A czemu nagle Carvajal gra na środku obrony? Co się stało z tą grą? Zegar nie działa, cała gra się... no nie... A miałem tyle szacunku do niego, miałem tyle szacunku do gościa. I... Tak jest! No to co no? I... Oj, myślałem, że jeszcze będzie... No minuta by została, nie? To bardzo mało. Oj, kurde, ciągle tak blisko w miarę, nie? Niech obstra chwilę zbroję, ziomek. No way, serio, Thiago! Złota paczka premium na start. Uwaga, paga 7,5K, z tej paczki trafiłem. Oczywiście Thierry'ego, Auriego, więc ich nie lekceważę. Dobra, to ciśniemy dalej. O, dwie paki za 45K, no 8,2 plus gwarancji. No jakiś jeden walkout jakby wpadł, byłoby super. Niemiec na Esio to nie jest walkout, to jest albo Syle, albo Hummelsik. I jeszcze jedna paka za 45K, może akurat coś poleci? Uwaga, czy będzie coś fajnego znowu Niemiec? Serio? Nie mówcie, ale tym razem Syl. Aha, jest, dobra, jego nie wiedziałem. Schlotterbeck, nice. Skład rywala. Co będzie miał z rywal na składzie? Tibo, okej, trójka obrońców. Ale nie, jest Rolfo. I Auri, Jezus Maria, ale dziwny gol. Już taki dosłownie na styku, nie? Sekundę później bym, znaczy ćwierć sekundy później bym strzelił i już by Van Dijk to bloknął. Dobrze, Blon. Ale tak, nie wiedziałem, czy on w końcu na tego tapina wjeżdża, czy co? Oj, Rashford. Oj, to nie będzie, to jest niebezpieczna sytuacja teraz. Rashford i tutaj będzie tapinek. Nie, nie będzie, ale to ładnie zrobił gościu. Szacun. I Henry, ale tak z prostej piły po prostu stanął w miejscu i strzelił. 2-1, no Thierry Henry. I znowu Thierry Henry wychodzi. I ładnie Thierry Henry ze zwodem. 3-1, szybkie dwie gole poszły. Baśka, dobra wrzuta na Henry'ego i... Dawaj. Salah. Jest gol! Nie wiem, jak on to wygrał, ale jest. 4-1, dobra. Uwaga, jest range quit. Dobra, to robimy hero. Znaczy, boże, party baga zróbmy sobie. I taki składzik przepalamy na paczkę z RTTK bądź Pionierem. To zobaczmy, co poleci z tej paczki. Słyszałem, że lecą dobre rzeczy. I także, czy u mnie też będzie coś dobrego? Zobaczmy. Uwaga, mamy kartę RTTK. Jest! Luka Modric! Tak jest! Lukita 93! Co jest grane? Luka Modric, 400 tysięcy. Ja pierdziele. Dobra, no oddało, warto było. Ale było warto to zrobić. Co jest 5? Luka Modric, ile kosztuje? 350k, dziękuję bardzo. No, dobra, nie spodziewałem się tego. Luka Modric, proszę państwa. Luka
Modric. I wiecie co? W takim razie to trzeba zmienić ten składzik delikatnie. Kupiłem go za 83 tysiące, także warto było. 100k Carvajal, ogólnie spoko się grało, no ale wiecie, lepiej grać kartą niewymienną w tym momencie. Zwłaszcza, że no Lukę Modricia na ławce raczej trzymać nie będę. Tym bardziej, że go bardzo, bardzo lubię. No nie no, karta 93 na tym etapie, no to nie może się nie udać, nie? Już nim grałem, tylko że 91 chyba. I to w ogóle to jest mój niewymienny skład. Czajcie bazę, jest turbo mocny. Zobaczmy w takim razie, co rywal ma za składzik. Pierwszy meczyk przetransferowanego Modricia do naszego klubu w wersji 93. Zobaczmy, Mike Maignan, King, Varane, Ramirez, Petit, Grealish. Okej, okay, ale ten Ramirez fajny, fajny, fajny. O kurde, ale to... Nie, czemu tak Ederson... Kurde no, o co tu chodziło? Przecież ziomek mu normalnie przed nosem dwa razy przeleciał. Gol. Ale ładnie, to była ładna akcja. No ej, no co to było? Dobrze Thiago Silva, bez faulu. No ej, kurde, no co to są za strzały niby? No co się dzieje z tymi zawodnikami? Czemu nikt tutaj piłki nie może zabrać tej cholernej? No kurde. No co to było niby? No zero ruchu. O, gościu zaczął biec. Gościu zaczął biec sobie, nie? Elo, pobiegnę sobie. Nie rzucę się. Walić to. Pobiegnę sobie. Jest taka sytuacja z bramkarzem, to jednak nawet jak, nie wiem, grałbym przeciwko Zalewskiemu, to bym się wkurzył, nie? No cóż, albo odda w paczce, albo w meczu, nie? Nie może być tak i tak. dobry jest gościu. Dobry. Widzę, jak już się porusza. Już teraz tak trochę się uspokoiłem i widzę, jak on się rusza w obrońcami. I... Dobrze, gol, 4-1, wracamy. I czy to był spalony, czy nie? Zaraz się przekonamy wszyscy razem. O kurde, to nie był spalony. O, ła, dobra, to zabolało szczerze. To mnie zabolało, tak w serduchu zakuło, nie przyznam, bo to moja, tylko wina moja, nie? I Auri, dobra, 4-2, wracamy, powoli, ale wracamy. I to nie było warte chyba tego, kurde. Ederson, kocham cię. Serio, w tych przegranych meczach Ederson... To jest paruwa, nie? To jest paruwa, która ma dziurawe ręce strasznie. No cóż, przegrywamy. Czyli co? 9-3 bilans. Ale to wie, robiliśmy chyba raz z 7-3 albo z 8-4 zrobiłem 16 winów, więc jeszcze nie wszystko jest stracone. A no i ostatni gol, no to już chyba taki normalny, nie? No, taki. Aha, nie! Czekajcie, bo tu też Ederson dał dupy. Sorry, zapomniałem. Czyli co? Wychodzi na to, że 3 gole Edersona były, nie? No nie, no to już przesada, nie? To, że to weszło, sorry, ale to już, to nie miało prawa wejść. Lorente, lewa noga. No sorry, ale to jest piłka bramkarza, nie? Nie, dobra, to jest akurat przesada. Tutaj przyznacie, że to była przesada, że to weszło. To była piła, którą mógł złapać nawet.